Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. W tym vlogu będziemy odstawiać rybaka. Bo oczywiście już jest za długo przy matce. Mamy też troszkę ciasno z miejscem, musimy tam ogierki to posprzedawać, także zachęcam do kupna. Tutaj do tego boksu damy kucyka i tam do normalnego, zobaczycie, to później damy te źrebice. Filip, to na siebie pokazuje, to jest Filip, nie. Filip bardzo kulturalny jest, tu ma swoją toaletę. No ale idzie do innego boksu. Boksa, krowy, kucyki, króliki, później nie ma na prawdziwe konie miejsca. Hej, op. No źrebice przeprowadzimy. Weźmiemy matkę i źrebica pójdzie za nią. A później trzeba będzie uczyć. Trzeba. No już taka starsza klacz. Przyszła teraz pastwiska, przez to taka brudna. Jedno zadanie wykonane. No ma przypuklinkę. Ja wezmę może kamerę, spróbuję. Przymknij troszkę. Dość dużo. Powiem szczerze, że nie mieliśmy takiej dużej nigdy. Zawsze taka mała, że nawet... Ale mówią, że te małe są nawet gorsze. W sensie takim, że może to jelito wyjść, a później ciężko, żeby wyszło na swoje miejsce. No, trzeba to zrobić. Można to klamerkować albo zszyć. W sensie zoperować i polecam tą drugą opcję. No zawsze klaczki, źrebaki wypuszczamy razem z matkami, no bo to mniej roboty jest. No ale jest taka sytuacja, że weterynarz mnie dobrze tam na ziemię sprowadził, jednak tak się nie robi, powinien być każdy koń nauczony. Jej pełna siostra właśnie też miała wypadek, zahaczyła tutaj, całe rozpruła. No i później problem jest, trzeba było trzech chłopa się sprężyć pod kark, na kark, za rękę, drugi za ogon do krat, żeby w ogóle jakieś znieczulenie dać. No a tak by się przytrzymało i zaszczyp cokolwiek można podać, a tak no, nic się nie da. A będziemy jej próbować założyć. Oczywiście ona jest teraz w ciężkim szoku, że nie ma mamusi. Jej matka urodziła się w Stanach. Tam mieli takie duże pastwiska, tylko nie miały kontaktu z ludźmi. I od niej te źrebięta, dopóki się nie odstawi, to też w ogóle się nie dają głaskać i tak dalej. Tam po prostu patrzą jak matka. Matka jest niezbyt ufna do ludzi i to źrebie tak samo. Ale po odstawieniu to te konie są nawet, się bardziej wiążą. Mogliśmy pokazać w tamtym boksie, że w ogóle jej się nie dało dotknąć. Ale już jej nie będziemy dawać do tamtego boksu. Nawet nie wiem, czemu się tak daje, że nie ma matki i to wtedy
Może mi musi zaufać? Bo w sumie tak w tej stajni to nikogo więcej nie zna. Z braku lanku dobry ja. Puścisz to nagranie. Ten twój głos ze światów. Najlepiej jak się udało głowę założyć i ona się nie zaciągnie na retetem. Właśnie nie wiem. Właśnie wiem. Należy spróbować albo na kark tak sznurek. Jak człowiek niekiedy chce szybciej, a to później dłużej wychodzi. No ale raczej sobie nie przyjdzie i nie założy o głowie. Już jest ograniczone zaufanie, bo coś robiłem. Kiedyś syna poprosiłem właśnie, żeby przytrzymał mi za ogon, żeby ten koń nie cofał się do tyłu. No i tam jakoś na mnie wyszło, troszkę się lękał. I tak się pośmiewny trochę z niego byłem. A on sobie wziął w tajemnicy inną klaczkę. I tak pomalutku zakładał o głowie, ściągał. No i później mnie zawołał. No tato, chodź popatrz. No i to jest zrobił. Czasami właśnie lepiej więcej czasu poświęcić i wtedy po co tak na siłę. No ale niekiedy trzeba, nie? Sytuacja zmusza. No pierwszy etap, drugi etap już za nami, bo już nie ma matki i ma o głowie. No tak, jestem nawet zdziwiony, że chyba tak na każdym filmie mówimy, jak coś robimy z koni. Jestem zdziwiony, pozytywnie zaskoczony, no ale jak tak jest? Teraz ten źrebak poczuje opór i będzie się dźwigał dęba i tak dalej. Nie każdy, ale przeważnie. Ja nawet tak specjalnie powoduję. Jak to się dzieje, puszczam. Coś robię, puszczam. Bo jak się na siłę, to ten koń będzie, ile miał sił, tyle będzie ten. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Odsadzą, zadu, nazad. No teraz jeszcze raz powtórzę. Ten koń, on jest teraz ok, grzeczny, a teraz go pociągnę jakikolwiek, to on automatycznie będzie cofał. I się broni. Ale ja jak on robi jakąś, o, za poważnie, od razu puszczam i coraz bardziej go tak jakby zaczepiam, żeby go tego oduczyć. Bo jeżeli dłużej przytrzymam, zaraz zobaczyć, to on oczywiście tego nie chce, żeby się przewrócił, ale on jest w stanie się przewrócić. Ale trzeba robić jak najmniej inwazyjnie. No już widzę, że nie będzie aż takiego shoutu. Ale chyba na nazwę odcinka to damy, co? Poskramiamy dzikiego mustanga.
A trochę coś w tym jest. I puszczamy. Kiedyś też tak to robiłem, że brałem tutaj w kraty ląże, przełożyłem i stałem sobie z zewnątrz. Jak coś to popuszczałem, ale wolę mieć kontrol tak w ręce, że puszczę to od razu wiem, że bez oporów jest luźny uwiąz. O. A tak gdzieś się tam zahaczy. A to są ułamki sekundy. I tak w prawo, w lewo. Nawet już mogę troszkę kierować, już wie troszkę o co chodzi. Następnym etapem będzie zrobienie, ale to jeszcze za wcześnie, kółka z nią. A ten stres, że teraz matki nie ma, to nawet może wyjść na plus. Bo to jest nowe miejsce czy coś, to też zawsze rozpeszy tego konia. Nie jest taki cwany. Można powiedzieć, że już prawie kółko mamy. Na pewno mamy. Teraz druga strona. Opór i puszczamy. Teraz to mam trochę ciasno. A to nic. Jest gorąca. Stresik. Takie rzeczy należy w boksie robić, bo kto tam nie ma konia ogląda, to niech sobie nie myśli, że taki źrebaczek nie ma siły. Się zaprze, to cofał jak wariat. No mam problem z mówieniem na tych filmach, ponieważ zawsze to robię. No to robię i jako robotę to traktuję. Przyjemność wręcz. No i człowiek się skupia, a nie mówi. Ale jak mi się przypomni, to coś powiem. No, spróbuję tak pociągnąć do siebie. Bardzo dobrze. No już tak mam w jednej ręce, nie jest tam jakoś. Nie czuję jakichś obaw, żeby trzeba było. I w drugą.
No i tak właśnie tłumaczyłem weterynarzowi, no po co, jak to można zrobić na pół godzinki i koń będzie chodził w dwóch paluszkach. I jakby mi się chciał, to bym nawet teraz wyszedł i po jakimś czasie będzie tak chodził. No ale jak jest wypadek, no to wtedy nie ma jak zastrzyku dać ani nic. I pradziadkiem jest słynny Hollywood Danit. Pewno stąd już takie spiny, wszystko po kilku minutach umie robić. Różne figury i paterny. No coś pięknego, jak w książce. No już ładnych parę lat temu taką opowieść wam opowiem, opowieść ci opowiada? O, to nawet nie wiedziałem, że taki dobry jestem. Monty Roberts napisał tam książkę i stał się taki medialny. No i tak tutaj wiejscy ci koniarze miejscowi, u których się zacząłem kształcić, to mówili, no, zaklinacz koni, że najbardziej ich zadziwiało to, że koń za nimi, za Monty Robertsem chodzi. No i taki, jako młody, taki świeży koniarz, to ambitny, postanowiłem też tak zrobić. Kupiliśmy tam z 15 km ode mnie ogiera dwuletniego. A, przerwę sobie zrobimy. I on nigdy nie miał ogłowia. No dziki koń. Ale on był w boksie i tak po cichutku, pomalutku, żebym się starał, żeby nie dotknął, żeby nie poczuł oporu. Założyliśmy to w ogłowie. Później wziąłem takiego rosłego kolegę. Mieliśmy dwa uwiązy. I jak ten koń dęba się dźwigał, to odsuwaliśmy się tak, o, jeden z tej strony, drugi w tą stronę. I żeby on wtedy nie umiał się tak dźwignąć. I przeprowadziliśmy przez las, najgorzej było. Jak tiry, oczywiście życzliwie, jeszcze klaksony. Ale on już tam zapocił i za tym lasem, jak już dalej odszedł, później polną drogą szliśmy. To już tak się poddał i później zauważyłem, że ten koń nie idzie koło kolegi. Kolega mówi, kurczę, cały czas muszę ciągnąć ten uwięz. No ja patrzę, patrzę, a u mnie jest luźniutki. Ten koń jakoś, nie wiem, przez to, że konie czuł albo coś, jakoś mi tam bardziej zaufał, albo że pierwszy mu to o głowie zakładałem. No i zaczął chodzić i przeszliśmy na te pola. Już polną tylko do domu, trzeba było przejść parę kilometrów. No i widzę, już kazałem ten, Robertowi koledze odpiąć uwiąz, już sobie szedł tylko ze mną. No i później patrzę, idę w prawo, w lewo, na takim luźniejszym. No i cały czas tak szedł za mną. No i w końcu się odważyłem, no widzę, że on w ogóle nie miał myśli, trzymał się mnie jak, nie wiem, źrebak klaczy. Odpiąłem i przyszedłem do tej wioski i mimo tego, że tam główną drogą kawałek musiałem przejść, i akurat ci koniarze byli, tam ojciec, sąsiad, no z radoczów koniarze, na podwórku. No to nie wierzyli, kurczę, własnym oczom. I ten koń sobie po podwórku, wszędzie w prawo, nie odszedł ode mnie. Aż się spociłem bardziej przy tej mówieniu, jak przy tej robocie. To też jest trudne. Ubiorę kurtkę i spróbujemy chociaż zobaczyć, jak się będzie zachowywać. Tu tam nie mam strachu o nic, tylko o to, żeby ona się gdzieś nie wpakowała mi, jak się zaciągnie. I się poobija. Lepiej było, jakby ktoś z tyłu tam jakąś witką, tak jak mówiłem, pogonił. Ale to tak, ona na pewno będzie miała problem wyjść. O, no to już jest znowu też jakiś nauka, bo ona jeszcze nie wie, czy trzeba ze mną chodzić. Można tylko opór i luźnik.